Cześć, jestem Julka. Mam 10 lat i pewnie tak jak wy, od roku większość czasu siedzą w domu, bo gdzieś na końcu świata ktoś zjadł surowego nietoperza. Dziś pokażę wam i opowiem, co robię, żeby zabić nudę. Bo wiecie, czasami po zajęciach idę sobie na boisko, pograć w koszykówkę albo na plac zabaw, pochuśtać się czy pokręcić na karuzeli. Ale sami szybko mi się nudzi. Wtedy idę do mamy i wujka i mówią: poróbmy coś razem, a oni zawsze starają się coś wymyślić. Kocham zwierzątka. Gdybym mogła, adoptowałabym całe schronisko. Niestety mama uważa, że mamy na to za małe mieszkanie. Więc jedynym czworonogiem pod naszym dachem jest nasz piesek Loki. Spędzamy razem mnóstwo czasu, bawimy się, uczymy sztuczek, Loki aportuje, a przy lepszej pogodzie nawet się opalamy na balkonie. Cieszy się, że Loki zawsze gdzieś jest w pobliżu. W zeszłym roku z okazji Wielkanocy dostałyśmy z mamą rowery. Dzięki temu możemy jeździć na wspólne wycieczki rodzinne. Moim ulubionym miejscem jest jezioro Rusałka. Jest tam przepięknie. Wujek mówi, że jak kupimy bagażnik do rowerów, to zjeździmy na nich wszystkie lasy i ścieżki rowerowe, jakie tylko sobie wymarzymy. A jak nie na rowerze, to do wyboru mamy jeszcze hulajnogę i rolki. Zawsze w kasku. Raz jedąc do szkoły wywróciłam się i miałam zdartą buzię. Wujek mówi, że to cud, że nie połamałam sobie nosa. Od tego całego ruchu robię się już głodna, a mama mówi, że jem za dwoje. Lubię więc gotować. Niestety mama nie pozwala mi na zbyt wiele eksperymentów, bo boi się, że kuchnia pójdzie z dymem. Dlatego póki nie nabiorę wprawy, uczę się pod jej okiem. Robiłyśmy już wspólnie lasagne, ciasto marchewkowe, jajecznice, sałatki, surówki, tosty z raziki i wiele, wiele innych potraw. Mama mówi, że będzie ze mnie kiedyś dobra gospodyni. Mamo, to jest bardzo proste, sama sobie umiesz zrobić. Są takie dni, że nikomu z nas nie chce się ruszać z domu. I nawet nie chodzi o złą pogodę. Wtedy mamy dużo innych możliwości. I tak na przykład oglądamy filmy familijne, albo gramy w gry. I te komputerowe, i te planszowe, i te wszystkie inne. Nawet mama z wujkiem mają problem nazwać część z tych gier. Moją ulubioną grą jest latające burrito. To takie połączenie zbijaka z grą w karty. Tylko zamiast piłki używamy takich fajnych piankowych burrito. No patrzcie tylko, jakie są słodkie i mięciutkie. Na koniec powiem wam jeszcze trochę o naszej największej wspólnej, jak to mama mówi, zajawce. Mama i wujek grają w Ultimate Frisbee. To taki sport zespołowy, podobny do rugby, ale zamiast dużego jajka rzuca się dyskiem i nikt nikogo specjalnie nie przewraca. Pierwszy raz miałam frisbee w ręce, kiedy miałam 4 lata. Niektóre rzeczy przychodziły mi nawet łatwiej niż mamie. Wujek mówi, że to normalne i wystarczy odrobina treningu, a będę o wiele lepsza. Nasza drużyna nazywa się Uwaga Pies, więc nawet pasuje do mojej miłości do zwierzątek. Niedawno nawet mama zamówiła mi własną drużynową koszulkę z własnym numerem. Tak właśnie spędzam czas z moją rodzinką. Dziękuję, że wytrzymaliście do końca. Końca. Do zobaczenia w szkole.